drodzy Państwo, jestem przekonany, że słyszeliście o czymś, co się nazywa NFT, czyli Non-Fungible Token, czyli tokeny niewymienne. Natomiast ponieważ wokół tych tokenów narosło bardzo dużo niejasności, wiele osób nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, czym jest taki token. Bardzo często osoby pytane, czym jest token NFT, mówią, że to jest taka śmieszna, kolorowa małpka, niezaładna, albo jakiś misiek. Natomiast NFT jest czymś dużo więcej i właśnie chciałbym dokładnie opowiedzieć, czym ten NFT jest, tak żebyście dokładnie Państwo zrozumieli, na czym ten NFT polega. Ja od razu też na początku chciałbym zachęcić do posłuchania mojego podcastu IT Business, w którym dokładnie o NFT opowiedziałem razem z zaproszonym przeze mnie gościem, więc zachęcam do tego, żebyście wpisali w Google IT Business podcast NFT. Jak wpiszecie takie hasło, to znajdziecie właśnie ten podcast, tam jest dokładnie wyjaśnione, to jest taka rozmowa, która trwa ponad 40 minut dokładnie na temat, czy przepraszam, tam jest więcej, godzina nawet my rozmawiamy na temat tych tokenów NFT, więc jeżeli chcecie dokładnie się dowiedzieć, czym jest token NFT, to zachęcam do obejrzenia tego, do posłuchania tego materiału, a dzisiaj postaram się w takiej bardziej pigule tutaj opowiedzieć, na czym polegają tokeny NFT. Zacznę od tego, że NFT jest bardzo często określane jako element tak zwanego Web3. I teraz skąd się wzięło to pojęcie Web3? To jest oczywiście trzecia iteracja internetu. Na początku mieliśmy tak zwany Web 1.0, czyli pierwszy internet, z którego mogliśmy korzystać po prostu z przeglądarki internetowej. Szacuje się, że okres tego tak zwanego Web 1.0 przypada na lata 91-2004. I to był taki właśnie ten zupełny początek internetu, kiedy po prostu internet był, kiedy byliśmy biernymi konsumentami tego internetu, otwieraliśmy strony przez przeglądarki, tam czytaliśmy sobie jakieś wiadomości ze świata, wchodziliśmy na różne portale, to był ten Web 1.0. Ale potem pojawił się Web 2.0, mniej więcej w roku 2004. W przypadku Web 2.0 wszystko koncentrowało się wokół tak zwanego UGC, czyli User Generated Content, czyli treści tworzone przez użytkowników. I tutaj chodziło o to, że nie mamy tylko i wyłącznie takich twórców internetowych, którzy, nie wiem, dziennikarzy, na przykład tak jak w przypadku Web 1.0, którzy tworzą jakieś treści, a inni te treści konsumują, ale wszyscy internauci mogą tworzyć swoje treści. Mogą tworzyć albo pod postacią blogów, albo mogą pod postacią forów internetowych, czy na forach internetowych mogą zamieszczać swoje wypowiedzi. I to był właśnie ten Web 2.0, który te blogi, czy te fora wyewoluowały potem w sieci społecznościowe, więc z tym Web 2.0 mamy tak naprawdę do czynienia do dzisiaj. I teraz jesteśmy przed, być może przed nastaniem ery tak zwanej Web3, a Web3 to jest idea zdecentralizowanego internetu i całej ekonomii opartej na technologii blockchain. To pojęcie tak naprawdę pojawiło się już w 2014 roku. Wymyślił je Gavin Wood, czyli twórca kryptowaluty Ethereum. Natomiast o Web3, a bardziej konkretnie tutaj o NFT, dużo głośniej pojawiło się, zaczęto mówić w 2021 roku, właśnie przy okazji popularyzacji tej technologii NFT. Wszystko zaczęło się od tego, gdy został sprzedany obraz, cyfrowy obraz składający się z 5000 takich malutkich obrazków cyfrowego artysty, który się nazywa Beeple. Ten obraz został sprzedany za $69 milionów. Właśnie jako obrazek cyfrowy, ktoś zapłacił $69 milionów na aukcji za NFT tego obrazu i wtedy świat się zainteresował tym NFT. Nagle wszyscy zaczęli zastanawiać się, o co chodzi z tym dokładnie NFT. Podobno w 2021 roku zainwestowano w NFT łącznie $24 miliardy. To też pokazuje, jak błyskawicznie wzrosło zainteresowanie rynku tą technologią. Ale NFT nie jest, to nie jest czymś, co jest równoznaczne z Web3, ponieważ Web3 obejmuje również czy blockchain, czy kryptowaluty, albo na przykład sieci peer-to-peer, więc Web3 jest dużo szerszym tematem i o Web3 może kiedyś przy okazji opowiem dużo szerzej. Natomiast wracając do samego NFT. NFT, wbrew temu, co się niektórym wydaje, to nie jest ten cyfrowy obrazek. Czyli to nie jest to, że my kupujemy sobie tą małpę, albo tego miśka, albo tak zwanego kryptopanka, czyli jakiś obrazek, który możemy sobie ustawić jako awatar. NFT to jest tak naprawdę cyfrowy certyfikat własności. Możemy to NFT sobie wyobrazić jako w świecie rzeczywistym akt notarialny, albo na przykład tytuł własności samochodu. Czyli mamy samochód
I jeżeli my kupimy sobie ten samochód, mamy umowę kupna i sprzedaży i ta umowa kupna i sprzedaży, ten papier, to jest właśnie to NFT. Czyli jeżeli ktoś nam ukradnie ten samochód, to my nadal ten papier nam zostanie, czy na przykład w przypadku budynku akt notarialny, to jest właśnie coś, co nam zostanie, ten dokument, i NFT jest właśnie tym dokumentem potwierdzającym własność pewnego cyfrowego dobra. Jeśli chodzi o to cyfrowe dobro, to możemy mieć tutaj do czynienia z dowolnymi cyfrowymi dobrami. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o te awatary, ponieważ mogą to być obrazy, mogą to być muzyki, pliki muzyczne, mogą to być pliki tekstowe, mogą to być jakieś filmiki. Czyli tak naprawdę dowolna treść, która istnieje w sferze cyfrowej, dowolny plik, nawet link do pliku, może być również, można do niego stworzyć NFT i można kupić to NFT, można stać się właścicielem tego NFT. NFT jest jednocześnie czymś w rodzaju kryptowaluty. Możemy sobie troszeczkę tak ten NFT wyobrazić jako taki kryptowalutę typu blockchain albo Ethereum, ponieważ wszystkie transakcje kupna i sprzedaży NFT są zapisywane właśnie w sieci blockchain. I najczęściej właśnie w sieci, która korzysta z blockchaina Ethereum, chociaż tutaj akurat nie tylko Ethereum jest popularne, korzysta się również z innych blockchainów, jak na przykład Solana albo Cardano. Jeśli chodzi o ten token NFT, on zawiera kilka informacji w sobie. W tym NFT mamy takie informacje jak adres portfela twórcy takiego NFT, czyli osoba, która stworzyła to NFT. Proces tworzenia tego NFT nazywa się mintowaniem. To mintowanie polega na tym, że wchodzimy na platformę, która pozwala właśnie mintować, czyli tworzyć takie serwisy NFT. To są bardzo często takie giełdy NFT. Tych giełd jest kilka różnych. Jest na przykład taka największa, to jest OpenSea. Wchodzimy sobie na taką giełdę OpenSea. Wrzucamy jakiś obrazek albo plik graficzny, albo no tutaj na przykład też właśnie sobie przypomniałem, że jest jeszcze taka giełda Binance na przykład, która pozwala wrzucić pliki do 50 MB i tam wrzucamy sobie taki plik, dowolny plik, to może być plik JPG, PNG, GIF, WAV, MP3, dowolny jaki sobie wyobrażamy, i ta platforma zamienia nam ten plik, czy generuje nam do tego pliku NFT, i w tym NFT mamy informacje na temat tego, jaki jest nasz adres naszego portfela. Zaraz powiem, dlaczego akurat adres naszego portfela, adres nasz kryptowalut, czyli jeżeli tutaj chcemy sprzedawać takiego NFT, musimy oczywiście dostawać kryptowaluty, bo nie pieniądze tutaj dostajemy za sprzedaż takich tokenów, tylko dostajemy kryptowaluty. Dostajemy również informacje na temat adresu smart kontraktu. I tutaj te smart kontrakty, czy te inteligentne kontrakty, to jest też ważna informacja. To jest taki program, który też jest zapisywany w sieci blockchain. To jest ważne, że akurat tutaj mamy do czynienia z tą siecią blockchain, czyli siecią, której nie da się w żaden sposób oszukać, ani nie da się w żaden sposób podrobić. Jest zdecentralizowana, co oznacza, że wszystkie informacje na temat tokenów NFT albo na przykład właśnie tych smart kontraktów, one raz zapisane w takim blockchainie, one są już nie do podrobienia. To są już absolutnie unikatowe informacje, więc NFT zawiera, oprócz tego, że jest ten adres naszego, nas jako twórcy, osoby, która zmintowała, czyli która stworzyła ten NFT do danego dzieła cyfrowego, ale także adres tego smart kontraktu, i ten smart kontrakt, tak jak powiedziałem, to jest program, który określa, jakie są zasady na przykład kupna i sprzedaży tego NFT. Czyli my możemy po prostu takie NFT sprzedać drugiej osobie i dostać za to pewną ilość kryptowalut, ale możemy na przykład zapisać w ten sposób, że przy dalszej odsprzedaży takiego NFT my za każdym razem będziemy dostawali pewien procent od tego NFT. Na przykład 10% od sprzedaży tego tokenu NFT kolejnej osobie będzie wpływało na nasze konto jako osoby, która zmintowała to NFT. W tym NFT oprócz tego jeszcze mamy informacje na temat tego, jakie są, gdzie znajduje się to cyfrowe dobro, czyli mamy link do miejsca, gdzie znajduje się to dobro, i cyfrowy odcisk tego konkretnego utworu, czyli na przykład hasza. To, co jest ważne w przypadku NFT, dlaczego się nazywa NFT, czyli non-fungible token, czyli nie jest wymienialny, co oznacza, że NFT sam w sobie nie ma żadnej konkretnej wartości, nie da się go wymienić na konkretną wartość. Ta wartość jest absolutnie umowna, czyli jeżeli my cokolwiek sprzedajemy, czyli sprzedajemy NFT innej osobie, to między sobą ustalamy, jaka to jest wartość. Może to być jeden Ethereum to jest 11 tysięcy złotych, więc może by to być jeden Ethereum, albo fragment Ethereum, 0,1 Ethereum, czyli 1000 złotych, ale może to być równie dobrze na przykład 100 Ethereum,
Ethereum i w takich kwotach są sprzedawane na przykład bardzo słynne, właśnie wspomniane przeze mnie małpy Bored Apes Yacht Club. Taka najniższa cena w tej chwili, jaką dzisiaj nawet sprawdzałem za te małpy, to jest niecałe 100 Ethereum, czyli około 200 tysięcy złotych kosztuje taka małpa. I jeśli chodzi akurat o sprzedawanie tych małp, ja uważam, że tutaj nie ma zbyt dużego sensu w handlu tymi małpami. Być może ich wartość będzie się utrzymywała albo nawet rosła z tego względu, że ich jest nieograniczona ilość. Ich jest około 10 tysięcy i jeżeli rzeczywiście wszyscy o tych małpach gadają, to może w przyszłości za 10 lat jako taki symbol tego początku NFT ludzie będą kupować te małpy. Natomiast NFT ma dużo ciekawszych zastosowań, na przykład w metaversum, czyli w tej nowej cyfrowej rzeczywistości wirtualnej czy rozszerzonej, o której też opowiadałem w jednym z odcinków mojego programu. Jeżeli tam chcemy stać się posiadaczem wirtualnego domu, tam właśnie tą transakcję kupna wirtualnego domu będziemy poświadczać przy pomocy NFT właśnie. Czyli NFT w tym metaversie możemy sobie wyobrazić jako coś w rodzaju klucza do naszego cyfrowego domu. Czyli my tylko będziemy mieć ten klucz, jeżeli ktokolwiek w tej wirtualnej rzeczywistości będzie chciał wejść do naszego domu, ale nie będzie miał tego NFT, nie będzie mógł się do tego naszego domu dostać. Więc tak samo będziemy mogli jakieś dobra luksusowe, wirtualne samochody, wirtualne buty kupować przy pomocy NFT, więc tutaj będzie to praktyczne zastosowanie NFT w przyszłości. Dzisiaj NFT jest tak naprawdę wyznacznikiem statusu. Dzisiaj osoby, które kupują takie małpy albo te tak zwane właśnie kryptopanki, raczej robią to po to, żeby się chwalić tym, że wydały kilka milionów dolarów na małpę, ale dzisiaj jeszcze to NFT nie ma zbyt dużego praktycznego zastosowania. Natomiast jak już się pojawi metavers, to tam być może to, czy prawdopodobnie to NFT będzie miało praktyczne zastosowanie. Więcej, drodzy Państwo, w podcaście, przypominam, IT Business, podcast NFT. Posłuchajcie tam szerzej na temat NFT. Bardzo dziękuję za oglądanie drugiej części programu IT Business i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.